Dziesięciu najgorszych dyktatorów w historii. Wczoraj był odcinek o kłamstwach historycznych na temat postaci i zwrócono mi uwagę, że wybielam Castro, a skarżam Franco. Prawdopodobnie moje słowa zostały źle odebrane, także już wyjaśniam. Franco był dobrym politykiem i doskonałym przywódcą. Wiedział, co robi, ale był złym człowiekiem i dokonywał mordów. Gdyby nie te akty terroru, to byłby prawdopodobnie najlepszym przywódcą XX wieku. Castro zaś, po trybunale skazującym zwolenników reżimu, nie dokonał żadnej rzezi ani morderstwa ale za to bardzo słabo rządził Kubą, bo był najzwyczajniej w świecie słabym przywódcą i politykiem. Także Franco był dobrym politykiem, ale złym człowiekiem, Castro był dobrym człowiekiem, ale fatalnym przywódcą. Ponadto zarzucono mi socjalizm. Jestem socjalistą, ale w wymiarze minimalistycznym. Uważam, że pewne instytucje jak Kościół albo ZUS na przykład powinny mieć socjalistyczne podejście do człowieka i powinny być jakimś, Elementem wspierającym ludzi, tak? Jakieś małe socjalistyczne, pomagające rozwijać się ludziom czy firmom działania są jak najbardziej na miejscu, gdyż to może pchnąć kapitalizm do przodu. Tak? Osoby takie jak Che Guevara czy Castro nie są dla mnie symbolami jakiejś władzy, ale walki, bo pokonali silniejszą od siebie armię i to dwukrotnie, więc pod kątem militarnym są wzorem jako symbole, a nie jako faktyczni przywódcy. Jak ktoś jest mądry, to to zrozumie, jak ktoś ma ograniczone to nie ogarnie trudno. Ismail Enver, turecki polityk wojskowy, znany powszechnie jako Enver Pasha. Enver urodził się w bogatej rodzinie w Stambule. W młodości studiował w Niemczech, gdzie zainteresował się niemieckimi teoriami strategii wojskowej i organizacji armii. Po powrocie do kraju szybko awansował i w wieku zaledwie 32 lat osiągnął urząd Paszy. Enver Pasha popierał ideę tzw. Wielkiej Turcji, co oznaczało usunięcie z państwa wszystkich narodów nietureckich. Ma na swoim koncie trzy większe ludobójstwa: Ludobójstwo Greków Pontyjskich, kampanii rządu osmańskiego, a potem tureckiego przeciwko własnym obywatelom grekom, udawała się poprzez masowe mordy, przymusowe deportacje, w tym tak zwane marsze śmierci oraz zbiorowe wypędzenia. Według oskarżonych szacunków, kilkaset tysięcy Greków zostało zamordowanych, bądź zmarło w tym okresie w wyniku prowadzonej wobec nich polityki. Ludobójstwo Asyryjczyków, czyli termin określający kampanię eksterminacji zapoczątkowaną przez rząd Imperium Osmańskiego wobec Asyryjczyków na ziemiach północnej Mezopotamii, Syrii i zachodniej Armenii, według szacunków w mordach przeprowadzonych przez żołnierzy tureckich i pogromach w latach 1914-1918 mogło zginąć nawet 750 tysięcy Syryjczyków. No i na koniec ludobójstwo Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym i opisanym ludobójstwem dokonanym przez władze państwowe na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Ocenia się, że w jego wyniku zginąć mogło około 1,5 miliona ludzi. Wszystkie rzezie miały miejsce w latach 1914-1918 Łącznie odpowiada ten człowiek ze śmierci 2,5 miliona ludzi. Poległ w walce z siłami Armii Czerwonej w sierpniu 1922 roku. Feleguncio Batista, kubański polityk, pułkownik i dyktator. Pierwotnie sprawował legalną władzę na Kubie, później przeprowadził zamach stanu. Z Kuby zrobił El Dorado dla Amerykanów. Turyści ze Stanów korzystali z kasyn czy klubów nocnych, w tym czasie, kiedy Kupańczykom brakowało szpitali, szkół czy żywności. Sprawujący dyktatorskie rządy Batista był postacią niepopularną wśród rodaków. W 1958 roku wygrał wybory drogą wyborczych fałszerstw. Batista zlikwidował opozycyjne partie polityczne. Władzę sprawował za pomocą amerykańskich mafii, bandytów. Zabijał przeciwników politycznych. Zapaść dzieliła bogatą kubeł, która stanowiła Hawana i kilka innych miast będących centrum życia towarzyskiego oraz zbiorowiskiem ośrodków turystyczno-wypoczynkowych i kubeł prowincjonalną z bezrobociem, analfabetyzmem, brakiem elektryczności. Wszystkie inwestycje koncentrowały się jedynie w nowoczesnych gospodarstwach należących przede wszystkim do kapitału północnoamerykańskiego. Choć teoretycznie na Kubie kształciło się 13 ludzi na 1000, to program nauczania był nastawiony na uśpienie ludzi i był proporcjonalny propagandowy po prostu. O dziwo, ciężko coś znaleźć na niego w polskim internecie, ale kiedy tylko wejdzie się w hiszpańskojęzyczny internet, to aż się roi od różnych oskarżeń. Co do jego zbrodni, to rzeź w Oriente między 23 a 26 grudnia 1956 roku. Wtedy 23 młodych studentów opozycjonistów zostało wyciągniętych z domów i rozstrzelanych. Ich ciała porzucono na autostradach. Batista nazwał to operą świąteczną. Kolejne wydarzenie to masakra w Cabanas. Były to Również ataki na potencjalnych rewolucjonistów. Mówi się potencjalnych, gdyż Batista miał dość specyficzny system szukania Castro i innych rewolucjonistów. Robił łapanki takie jak Hitler i przypadkowych ludzi torturował licząc, że ktoś z nich coś wie. Łącznie zginęło 20 tysięcy osób, co daje jakieś 30 setnych populacji Kuby zamordowanych bezpośrednio. A pamiętajmy, że do tego dochodzą choroby i głód, ale na ten temat oficjalnych danych nie ma, więc tych nieoficjalnych nie będę przedstawiać rząd Batista został obalony przez rewolucję fidela Castro i Che Guevary. Kim Ir-sen, koreański polityk, przywódca Korei Północnej w latach 1946-1994, marszałek i przywódca Koreańskiej Armii Ludowej, wieloletni przywódca Partii Pracy Korei oraz wieczny prezydent. W Korei Północnej znajduje się ponad 500 pomników Kim ir Sena. W Pjongjangu znajduje się uniwersytet jego imienia, stadion jego imienia, plac jego imienia, także wzniesiony na cześć jego oraz ideologii Juche, 170-metrowy monument. Wieża Idi Dżucze. Portret Kim Irsena widnieje na wielu banknotach północno-koreańskich. W okresie 1940 do 2000 roku Kim Irsen został odznaczony ponad 230 orderami, medalami, nagrodami i tytułami pochodzącymi z ponad 70 krajów. Między innymi w 1956 roku otrzymał order odrodzenia Polski. Stworzony przez niego kult jednostki widoczny na każdym kroku ukazał m.in. Andrzej Fidyk w filmie dokumentalnym Defilada. Otóż Kim Irsen doprowadził do śmierci półtora miliona ludzi. Ciekawe, czy zmarli od kul, czy od zażenowania na widok jego rządów. Pol Pot w okresie od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku, dyktator Kambodży, członek komunistycznej partii Kambodży i przywódca Czerwonych Kmerów. Zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych, twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości, według niektórych badaczy komunizmu, Pol Pot był prawdziwym marksistą, który jako jedyny na poważnie potraktował manifest komunistyczny oraz nauki Marksa i Engelsa, którzy nawoływali, aby stworzyć art. Pracę na ideologię polpotyzmu, duży wpływ miał stalinizm, który był formułujący. Między innymi nakazał polpotyzmowi kłaść nacisk na kierownictwo, które miało decydujący wpływ na rewolucję. Częste składanie przez członków krytyki i samokrytyki uświadamiał, że marksizm, leninizm nie jest dogmatem, lecz wskazówką w działaniu, która jest wzbogacona przez doświadczenia narodów oraz że trzeba wszędzie szukać wrogów. No i takim sposobem ma na swoim koncie 2,5 miliona ludzi. Francisco Franco, hiszpański dyktator wojskowy, przywódca antyrepublikańskiego przewrotu, szef państwa Hiszpanii, premier rządu, naczelny dowódca sił zbrojnych i przewodniczący falangi, tytułowany przywódcą ostatecznej krucjaty hiszpańskiej z Hedy, liderem wojny wyzwoleńczej przeciwko komunizmowi i jego współsprawcom. Bliski współpracownik Hitlera i Mussoliniego, twórca wielu obozów koncentracyjnych. Dziś na kanale Inwigilator szczegółowo omawiam jego zbrodnie oraz jego działalność, także tam was zapraszam. Ogólną liczbę ofiar reżimów Franksistowskiego szacuje się na 200 tysięcy osób, a biorąc pod uwagę, że działał w samej Hiszpanii, to dość sporo. Włodzimierz Lenin, rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji październikowej, następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej, teoretyki ideologii komunizmu i twórca idei leninizmu. Zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo na narodzie kozackim. Miał on system działania podobny do Franco. Miał obsesję, że każda inna opcja polityczna, czy przedstawiciel innych poglądów, czy narodowości chce go obalić, więc zabijał Pierwszy wielki głód lat 1921-1922 dotknął 29 milionów ludzi, pochłonął 5 milionów ofiar śmiertelnych, tylko milion mniej niż głód w latach 30. spowodowany antychłopską polityką i kolektywizacją. Szacunki są różne, ale odpowiada za śmierć od 4 do 7 milionów ludzi. Hirohito to akurat nic zaskakującego, bo Japończycy zawsze mieli poprzestawiane w głowach i w sumie nadal mają. Hirohito to 124 cesarz Japonii, panujący w latach 1926-1989. Zgodnie ze zwyczajem, cesarz Japonii po śmierci otrzymuje imię epoki, w czasie której panował, z tego powodu obecnie nazwany jest cesarzem Showa. W początkowych latach rządów Hirohito w Japonii narastały tendencje militarystyczno-nacjonalistyczne, które doprowadziły do działań mających na celu podbój Azji. W 1940 roku Japonia zawarła pakt z Niemcami i Włochami i zmilitaryzowała gospodarkę. Hirohito był temu przeciwny, ale realnie nie posiadał dostatecznej władzy, aby przeciwstawić się działaniom kolejnych rządów. Mimo wszystko sprowadził śmierć na 6 milionów ludzi. Dobrze, że był temu przeciwny, bo nie wiem, co by się stało, gdyby to popierał. Mao Zedong, chiński polityk, przywódca kraju, przez wielu historyków jest uznawany za największego zbrodniarza w historii ludzkości. Przypisuje mu się odpowiedzialność za śmierć 65 milionów osób. Trafia jednak na trzecie miejsce, ponieważ śmierć tych osób to efekt jego nieudolnych i brutalnych rządów, a nie bezpośrednich rozkazów zabójstw. Jest twórcą maoizmu. Maoizm jest wariantem ideologii komunistycznej powstałym z połączenia importowanego z Europy marksizmu i chińskiej tradycji intelektualnej. Tylko że Mao Zedong wykończył kulturowe Chiny, pozbył się tradycji i kultury, a z tego państwa zrobił jeden wielki obóz pracy, z którego dziś wszyscy korzystamy, kupując ich rzeczy. W sumie Mao jest Wrócą automatycznie AliExpress. Nieźle. Józef Stalin, radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniąc obieralne kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premiera Związku Radzieckiego, a faktycznie dyktator posiadający nieograniczoną władzę, jako metodę rządzenia stosował masowy państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął według różnych ocen od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując Sojusz z trzecią Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Stalin przyjął i rozwinął zalążek systemu obozów koncentracyjnych Gułak, w którym, począwszy od 1933 roku, przebywało na stałe 10 milionów osób. Represje, których kulminacja nastąpiła w 1937 roku, doprowadziły do częściowej eksterminacji tzw. starych bolszewików, działaczy z czasów rewolucji korpusu dowódczego Armii Czerwonej, gdyż rozstrzelano 35 z 80 tysięcy oficerów, a także pracowników jego służby bezpieczeństwa NKWD. W niektórych rejonach kraju zabito wszystkich działaczy partyjnych, na przykład w Leningradzie 150 delegatów na zjazd partii. Eksperci radzieckiego Centrum Praw Człowieka Memoriału odkopali w pobliżu czelabiska na Uralu jedną z wielu masowych mogił ofiar terroru z lat 30., która zawierała 80 tysięcy ludzkich szkieletów. No tak mniej więcej szacuje się, że ogólnie zabił 62 miliony ludzi. Adolf Hitler, niemiecki polityk pochodzenia austriackiego, kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933 roku, wódz i kanclerz Rzeszy od 2 sierpnia 1934 roku do śmierci, twórca i dyktator III Rzeszy, przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, ideolog narodowego socjalizmu, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości. Przez wielu historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasowo nazistowskich Niemiec, Holokaust oraz śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi. Największa łajza w historii ludzkości, twórca najgorszej ideologii, szaleniec, który dostał się do władzy przez manipulację prostym ludem. A co gorsze, są nadal ludzie, którzy go popierają. Nawet w Polsce są neonaziści i idioci, którzy twierdzą, że Piłsudski chciał sojuszu z Hitlerem. Absurd. Wczoraj zresztą o tym opowiadałem. Nikt rozsądny nie chciał sojuszu z Hitlerem. Nikt.